Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać podgrzybka zajączka, którego jeszcze nie pokazywałem. Więc jest okazja go zademonstrować. Zobaczcie, jaką skórkę na kapeluszu, jaką matową. O takim ciekawym zabarwieniu. Lekko zielonkowawym. Taki oliwkowy. Teraz Wam pokażę od spodu, co jest takie istotne w tym grzybku. Zobaczcie, że brzeg tego kapelusza jest zawinięty. Bardzo długo on pozostaje zawinięty. Rurki cytrynowe. Zobaczcie, bardzo dobrze widać tą skórkę właśnie podwiniętą. Przyjrzymy się, może zbliżymy się do rurek. Troszeczkę wchodzą fajnie na trzon. Trzon jest taki dosyć chropowaty. Coś jak u cygla stoporego. Ale według opisu mówią, że można dostrzec też sieteczkę na trzonie, czasami z takimi wydłużonymi porami. Ale istotny jest ten podwinięty brzeg, zobaczcie, kapelusza. Teraz może jeszcze tak pokażę i zobaczcie na ten kapelusz. Podgrzybek zajączek. Zaraz mu zrobimy jakiś przekrój. On jest właśnie, o, teraz dobrze widać tą strukturę kapelusza. Zaraz Wam pokażę jeszcze przekrój. Zobaczcie, teraz macie ładny przekrój zrobiony właśnie, jak wygląda. Nie przebarwia się. Na samym styku jest żółty, tam gdzie grzybnia. Zobaczcie też, że tutaj w tym miejscu, gdzie rurki się schodzą, jest taki ciemny paseczek. I wyraźnie widać ten właśnie cały czas ten podwinięty brzeg kapelusza. O. Często bywa zaczerwiony, ale te owocniki są dość młode, więc udało mi się fajnego grzybka nagrać. Chociaż jest jeden, ale i tak ładny. Do nagrania piękny. Czyli podgrzybek zajączek. Myślę, że w miarę fajnie scharakteryzowany. Tu macie jeszcze, wyrwałem Wam rurki. Dość fajnie odchodzą. Teraz po wyrwaniu są takie troszkę ciemniejsza ta część kapelusza. Ale widzę, że dosyć szybko zmienia się, rozjaśnia ta barwa tego. To miejsce po wyrwaniu rurek. Stąd jest ta taka ciemniejsza linia w przekroju. Teraz po upływie tam kilku minut, zobaczcie, że leciutko, można by powiedzieć, że zmienił barwę na taki lekko różowy, ale to naprawdę tak nieznacznie. Podgrzybek zajączek. Dobra, będę kończył. Do usłyszenia. Cześć. Pa.